Angelika, spotykamy się na premierze serialu Archiwista. Opowiedz o swojej bohaterce. Co to jest za postać? Co to jest za policjantka? Moja bohaterka Julia Dąbrowa ma stopień aspiranta. I pojawi się troszkę później. W późniejszych odcinkach widzowie będą mogli ją bliżej poznać. Chociaż wcześniej też gdzieś będzie się przemazywać. Julia na tej komendzie jest już od kilku lat, więc brała udział również w tych starszych sprawach, co też będzie można zobaczyć. Ale później pod wpływem naszego tytułowego archiwisty i Zuzy zaczyna na nowo te niektóre sprawy odkopywać i dążyć do znalezienia tej prawdy. Jak twoja postać będzie nastawiona, przynajmniej początkowo, do pary głównych bohaterów, którzy będą początkowo też drzeć ze sobą koty, z tego co ja wiem? Czy będziesz przychylna temu, że chcą odkopać te niektóre sprawy, że archiwista dotyka to, czego nie powinien dotykać? Nie chcę za dużo zdradzać, ale przychodzi taki moment, że po prostu ona zaczyna z nimi współpracować i też z sympatią Henryka, myślę, że z wzajemnością. Więc tak, myślę, że zacznie ją to rzeczywiście fascynować. No, ta dwójka na początku na tej komendzie nie jest i to ich działanie nie jest, powiedzmy, widziane przychylnym okiem przez większość, no bo wiadomo jak to jest, oni tam mają swoje sprawy, swoją rutynę, a tu nagle ktoś przychodzi i zaczyna grzebać. Ale no, myślę, że to jest też, to też sprawia, że jest wiele różnych skrajnych emocji, konfliktów. I to też napędza ten serial. Jak wspominasz pracę nad tym serialem? Bo wiem, że mieliście bardzo dużo dni zdjęciowych. Właściwie one chyba nadal trwają, z tego co wiem. No i przede wszystkim obsada, która robi wrażenie, bo jest taka bardzo nieoczywista, wręcz teatralna, można powiedzieć, że naprawdę mamy tutaj twarze, które są zupełnie nieograne, całe szczęście. Tak, to prawda. Ja myślę, że to jest bardzo duży plus tego serialu. Właśnie aktorzy, których nawet ja czasami nie widziałam nigdy wcześniej, którzy są ściągnięci z teatrów z różnych miast Polski. I to jest wspaniałe, bo oni nie kojarzą się, nie będą się kojarzyć widzom z żadną inną postacią w żadnej innej produkcji. Myślę, że to jest ogromny plus i to bardzo duże brawa dla naszych reżyserów obsady. Natomiast dla mnie ta praca była spełnieniem pewnych marzeń aktorskich, bo zawsze chciałam pobiegać z pistoletem, zagrać taką twardą babkę i tutaj rzeczywiście miałam szansę zmierzyć się z tym wszystkim. W takim razie, jak przygotowywałaś się do roli? Były jakieś takie przygotowania fizyczne, na przykład strzelnica? Tak, byłam na strzelnicy, ale też każda taka scena, która wymagała użycia broni albo walki, mieliśmy konsultacje z kaskaderami, byli z nami prawdziwi policjanci, zawsze można było zapytać o to, skonsultować. Oni też nam to wszystko pokazywali, ćwiczyliśmy, tak żebyśmy się wszyscy czuli bezpiecznie. Czym archiwista ma szansę różnić się od innych polskich seriali kryminalnych? Bo to jest taki gatunek, który naprawdę widzowie chyba obok seriali medycznych po prostu uwielbiają. Tak, ja sama uwielbiam seriale kryminalne. Myślę, że dużym atutem naszego serialu jest to, że tutaj bardzo ważną rolę odgrywają kobiety. Bo to kobiety są takim ważnym składnikiem tej naszej komendy. I to są takie bardzo wyraziste kobiece charaktery, które się ścierają z tymi męskimi. Myślę, że to jest duży plus, że wreszcie te kobiece postacie pojawiają się w takim serialu i mają coś do powiedzenia.